Dzień dobry raz jeszcze, proszę Państwa. Na co dzień zajmuję się pisaniem doktoratu dotyczącego wyzwolenia. To znaczy tego, jak różne grupy, wyjściowo słabsze i jak mówi francuski filozof Rancière, pozbawione prawa głosu i pozbawione widoczności, dochodziły do tego, że inni je słyszeli, inni je widzieli. No i oczywiście jedną z tych grup są kobiety. I do takich tradycyjnych sposobów, to znaczy tradycyjnych, które jakoś się kojarzą wszystkim, że kobiety zdobywały tę niezależność. Czyli po pierwsze poprzez twórczość artystyczną, a po drugie poprzez nasilone ruchy polityczne, zwłaszcza w Anglii. Ostatnio doszła ciekawa droga, która mnie zainteresowała i jak się okazało pasuje do Państwa konferencji. To znaczy kobiety jako autorki wynalazków. I zanim zacznę mówić o tym, to chciałam, żeby Państwo sobie tak pomyśleli w duchu, czy wśród wynalazków, jakie Państwo znacie, znacie Państwo jakikolwiek wynalazek dokonany przez kobietę? Jeśli tak, to znaczy, że mój referat doda nowe, jeśli nie, to znaczy, że trzeba go wygłosić. Kobiece wynalazki są wszechstronne. Począwszy od piegusków, tych ciasteczek z czekoladą, to Ruth Wakefield 1930, poprzez zmywarkę Josephine Cochran 1872, jednorazowe pieluszki Marion Donovan 1950, czy kewlar, mocne jak stal włókno, wynalezione przez Stefanie Kwolek wiek XX. Ale to także Melity Benz z Lipska, papierowe filtry do kawy, które dalej są w powszechnym użyciu, czy idea nowego wychowania przedszkolnego wprowadzona przez włoską lekarkę Marię Montessori. Cały mój referat będzie się skupiał raczej na krajach anglosaskich, przede wszystkim na Wielkiej Brytanii, tam po prostu bardziej to zbadano. Tam także w XIX wieku uchwalono prawo patentowe i to połączono z ustawami dotyczącymi samodzielności majątkowej kobiet. Jedno z drugim sprawiło, że wręcz w tysiącach kobiety zgłaszały wynalazki, nie tylko zresztą z Anglii, ale także z Niemiec. Otóż bardzo chętnie Niemki patentowały swoje pomysły w Anglii. To także obejmuje Francję, Kanadę, Australię. Czy w Polsce nie było wynalazków? No po pierwsze, proszę Państwa, za bardzo nie badano na razie, czy kobiety to robiły. W XIX wieku też w Polsce nie było prawa patentowego. I kilka lat temu ukazała się taka książka Elżbiety Koweckiej W salonie i kuchni. I ona w ogóle była przełomowa, ponieważ pokazywała takie codzienne życie domowe w XIX wieku. Tylko że we wstępie autorka pisze, że właściwie bardzo niepoważne jest zajmowanie się historią mycia, sprzątania, gotowania. No tak jakby robiła to tylko dlatego, że była historykiem kultury materialnej. Natomiast w krajach anglosaskich zbadano to lepiej. No i teraz głównie te wynalazki, których powiem, dotyczą wieku XIX, bo to jest taki wspaniały wiek, o którym się mawia, że to wiek cudów, wiek pary, elektryczności, wiek wiary w możliwości człowieka. Tak, to znaczy człowiek wszędzie dotrze, wszystko odkryje, nie ma rzeczy nieznanych, wszystko człowiek może. Potem tę wiarę człowiek lekka stracił, ale w XIX wieku jeszcze w to głęboko wierzył. No i to także jest czas narastania ruchów emancypacyjnych i uzyskiwania przez kobiety praw. I jak mówiłam, jedną z tych dróg do emancypacji dla kobiet były wynalazki. Początkowo kobiety nie miały prawa same zgłaszać tych wynalazków. No nie chcę powiedzieć, że były dodatkiem do męża, ale to mężowie zgłaszali te wynalazki. Na przykład Thomas Masters, który uczciwie napisał, że chce opatentować pomysł własnej żony na pewne urządzenie do oczyszczania ziarna. Ale już po 1870 roku kobiety mogły samodzielnie to robić. I teraz jak będę o tym mówić, to proszę cały czas jeszcze mieć w tle królową Wiktorię. Bo to oczywiście czas wiktoriański, ale też królowa Wiktoria w niezwykły sposób przyczyniła się do upowszechnienia różnych rzeczy. Ona to mianowicie na przykład jako pierwsza zażądała chloroformu podczas porodu dwojga ze swoich licznych dzieci. Ona to przejechała się pociągiem, co sprawiło, że nagle tysiące Angielek po prostu rzuciły się do kolei i przemieściły się po całej Anglii i po całym imperium. Ona także wyrażała opinię na temat oświetlenia gazowego i elektrycznego. I teraz to patentowanie pomysłu przez kobiety ma dwa podstawowe wymiary. Po pierwsze, kobiety chcą ulepszyć świat, w którym żyją, więc wymyślają nowe rzeczy. A po drugie też chcą osiągnąć niezależność, także też niezależność finansową. I teraz oczywiście ja się oprę na tym takim bardzo technicznym rozumieniu wynalazku, tak jak dalej w prawie patentowym, czyli że trzeba opatentować, że jest to urządzenie albo kawałek czy całość cyklu produkcyjnego, ale ogólnie bliższym jest myślenie o wynalazku jako czymś szerokim, to znaczy jako wprowadzeniu, nie wiem, pewnej innowacji na przykład do życia społecznego. Ale jak mówię, tu opieram się na anglosaskich badaniach,
po prostu przeanalizowanych wnioskach patentowych, które kobiety składały. Pierwszy angielski wynalazek to rok 1637. Wdowa, pani Ball, wynalazła sposób konserwacji szafranu. To była bardzo droga przyprawa, nadal jest. Ona wymyśliła, jak to konserwować, żeby zachowała swoje właściwości po wielu latach. Kolejny kobiecy wynalazek, 1678, jest nieco makabryczny. To znaczy pani Anne Potter Porter wymyśliła, w jakich ubraniach należy chować zmarłych. I dużo tam opisywała, ile ma być elementów wełnianych, miała być to szansa dla rozwoju angielskiego przemysłu wełnianego. Ale jak mówię, nasilenie kobiecych wynalazków to wiek XIX. I teraz chciałam Państwu zaproponować takie przejście przez kilka obszarów życia i wskazanie, co kobiety wymyśliły. Zacznę od, ogólnie rzecz biorąc, wyglądu zewnętrznego, mody, ubrań i podobnych rzeczy. Oczywiście ten obszar kobiecej wynalazczości może być traktowany stereotypowo. Dla ruchów feministycznych sprawa dbania o własny wygląd, sprawa mody jest kwestią niejednoznaczną, no bo nie jest do końca jasne, czy jeśli kobiety dbają o własną atrakcyjność, to popadają w jeszcze większe zniewolenie, czy też przeciwnie, wyrażają swoją własną ekspresję. Ale zostawmy to na boku i pomyślmy, co kobiety robiły. Jak już mówiłam o tym, że kobiety uzyskiwały niezależność, to jest taka wspaniała historia słomkowych kapeluszy. Jak Państwo tak sobie kojarzycie impresjonistyczne obrazy mężczyzn i kobiety w słomkowych kapeluszach, okazuje się, że było to bardzo, bardzo modne w owym czasie. I najlepszy materiał do produkcji kapeluszy pochodził z włoskiego Livorno. Była to jednak słoma bardzo droga, w związku z tym kobiety robiły co mogły, żeby wymyślić tańszy materiał. I tak się zdarzyło, w 1809 roku Mary Kiss wymyśliła nowy materiał, połączenie słomy z jedwabiem. Natomiast koło angielskiego Luton rozwinęło się takie zagłębie, powiedziałabym, produkcji materiałów kapeluszniczych. Było to w rodzaju chałupnictwa. Kobiety pracowały we własnych domach, pracowały nad tą słomą i były niezwykle aktywne. To znaczy, jak w 1851 roku była taka wielka wystawa światowa w Londynie, to one po prostu wynajęły omnibus i pojechały wszystkie na to. Ubranie, gorset. Jak już mówiłam, że kwestia wyglądu jest niejednoznaczna dla ruchów feministycznych, no to gorset wydaje się takim po prostu wręcz sztandarowym przykładem kobiecego zniewolenia. Ale ja chcę wprowadzić jasny ton do historii gorsetu, mianowicie takie, że po pierwsze produkcja gorsetów dawała zatrudnienie kobietom. I co więcej, często te gorsety były produkowane we własnych pracowniach przez kobiety, a więc absolutna samodzielność i niezależność. Po drugie, kobiety bardzo często wynajdowały różne rzeczy związane z gorsetami. Tak, albo zmieniały kształt, albo dodawały coś do tego. Poza tym pojawia się taka paralela między stosowaniem coraz bardziej elastycznych materiałów do produkcji gorsetów, które dawały więcej ruchu kobietom, jak powiedzmy z taką narastającą niezależnością kobiet. No i też jest taki wątek bardzo leczniczego stosowania gorsetów do podtrzymywania części ciała, na przykład przy przepuklinie. Teraz tak, jeśli mamy ubrania, no to jakoś trzeba je wyprodukować. No i tu jest przełomowa sprawa, 1853, prawdzie nie kobieta, a mężczyzna, Isaac Singer i maszyna do szycia. No i teraz co robią kobiety? No kobiety wynajdują rzeczy potrzebne do szycia i do produkcji ubrań. A więc poduszeczki na igły, stopki do maszyn, ale także jedna z nich w 1861 roku, Charlotte Craddock, opatentowała metodę szycia ubrań. Tam wymyśliła trzy miary, które trzeba wziąć z człowieka, które sprawiały, że można było dla dowolnej osoby uszyć dowolnego rodzaju ubranie. No i to są, powiedzmy, rzeczy, które jesteśmy w stanie albo sobie wyobrazić, albo przypomnieć, albo wiedzieć, że one w ogóle istnieją. Spośród takich wynalazków, które kompletnie już zginęły, jest taki wynalazek Marie Changer na skracanie sukni. No bo teraz proszę sobie przypomnieć te XIX-wieczne suknie. Takie wielkie, obszerne, z ciężkich materiałów, co więcej służące przez wiele lat, a nie przez jeden sezon. No i czasem trzeba było je skrócić i wszystkie wcześniejsze sposoby skracania niszczyły materiał. A owa Marie Changer wymyśliła taki sposób zawieszek i łańcuszków, który sprawiał, że jak się przyczepiało na sam dół, to jednocześnie była taka ozdoba, a z drugiej strony pozwalała skrócić suknię. No jak mówię o tej kwestii wyglądu, też niejednoznacznej dla ruchów feministycznych, to nie będę mówić o kosmetykach, ale powiem o właśnie... dobre. Proszę Państwa, no to chcę powiedzieć bardzo szybko,
że kobiety dokonywały wynalazków w gospodarstwie domowym, dokonywały wynalazków dotyczących oświetlenia, prania, filantropii, gotowania, zabaw, transportu, podróżowania, także idei opieki medycznej, ale że sprawa nadal jest istotna i ważna i że nie tylko dotyczy XIX wieku, to zakończę taką wypowiedzią z 2002 roku, z pewnego raportu przygotowanego przez Susan Greenfield, dyrektora Instytutu Królewskiego, która zajmowała się tym, jak wygląda obecność kobiet w projektowaniu, architekturze, inżynierii. No i okazało się, że tych kobiet zasadniczo dalej nie ma. I że to, jak stwierdziła, jest wielkim wyzwaniem dla kobiet, by znalazły swoje miejsce. No i teraz jest bardzo dobre takie zakończenie. Ostatnie zdanie, że upór, wyobraźnia, witalność i pasja, które są podstawowymi cechami każdego wynalazcy, dają kobietom drogę do tego, by były widoczne. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo.